Dzień dobry, nazywam się Mariusz Kowalik i jestem pracownikiem Sopockiej Szkoły Wyższej, odpowiedzialnym za administrowanie eduportalem oraz wspomaganie jego użytkowników. Dzisiaj moim zadaniem jest przedstawienie Państwu sposobu na zalogowanie się do pakietu Office 365 oraz pokazanie, jak ważny jest on w prawidłowym użytkowaniu eduportalu oraz do dołączania do wirtualnych spotkań. Sprawa jest prostsza w przypadku osób, które posiadają tylko jedną licencję, jeden pakiet Office 365. I od takiej właśnie sytuacji rozpoczynamy. A więc wystarczy uruchomić dowolną przeglądarkę i wpisać w nią adres Office.com. Pojawia nam się panel do zalogowania się do Office 365. Jest to Miejsce oznaczone dość widocznym klawiszem Zaloguj się w kolorze pomarańczowym. Można też skorzystać z mniej widocznego, aczkolwiek w przyszłości przekonają się Państwa znacznie łatwiejszego do użytkowania przycisku w prawym górnym rogu. Po naciśnięciu przycisku Zaloguj się, pojawia nam się pytanie o adres bądź też login. W naszym przypadku loginem będzie adres e-mail. Wpisujemy więc adres e-mail, który otrzymali Państwo od władz uczelni. Następnie, zgodnie z logiką, pojawia się pytanie o hasło. W przypadku osób, które korzystają tylko z jednego pakietu Office 365 i nie mają konieczności, aby przelogowywać się do innych pakietów. Dobrze jest zaznaczyć, aby system ponownie nie pytał nas o możliwość wylogowywania bądź przelogowywania się oraz przycisnąć przycisk tak. W tym przypadku zostaniemy zalogowani jak Państwo widzicie, pokazuje nam się już, że jest to witryna z domeną Sopolskiej Szkoły Wyższej oraz że osoba, która się zalogowała na yy, portal office365.com to osoba o loginie helpdesk małpa w ten sposób możemy potwierdzić czy zareagowaliśmy się prawidłowo na nasze konto kolejnym krokiem aby sprawdzić czy wykorzystaliśmy prawidłowo dane do logowania oraz czy system prawidłowo nas zalogował, jest wejście na zakładkę MS Teams. To kluczowa zakładka w przypadku e, potem użytkowania Edu Portalu. Znajduje się ona w tym miejscu i oznakowana jest ikoną dwóch ludzików z tabliczką z literką T. Nadmienię w tym miejscu, bo być może będzie to dla Państwa istotne, iż Office 365 to nie tylko MS Teams ale też szereg aplikacji, które mogą być przydatne w naszej codziennej pracy, o czym będzie w odrębnym filmie. Ale mamy do dyspozycji Worda, Excela, PowerPointa, klienta poczty Outlook, wirtualny dysk OneDrive, notatnik oraz miejsce do współdzielenia różnych materiałów szkoleniowych. Osoby, które będą chciały wykorzystać Office do swojej pracy codziennej, mają też możliwość, aby go zainstalować i korzystać nie tylko w przeglądarce, ale także jako aplikacje klasyczne wgrane do komputera. Robimy to poprzez naciśnięcie przycisku Zainstaluj Pakiet Office, a następnie wybranie opcji zainstalowania całego pakietu, który znajduje się w naszej licencji. Jak już wspomniałem, dobrze jest sprawdzić, czy po zalogowaniu się do strony Office.com komputer prawidłowo zalogował nas do aplikacji Microsoft Teams. Kiedy nakliknęliśmy sobie na ikonkę aplikacji MS Teams, otwiera nam się kolejne okno w przeglądarce i możemy zobaczyć, czy jesteśmy w dobrym miejscu. Proszę zauważyć, że przy ikonce z naszymi inicjałami. Pojawia się takie zielone kółeczko, które oznacza, że jesteśmy dostępni i że jesteśmy zalogowani prawidłowo do Microsoft Teams w przeglądarce. Kiedy naklikniemy na to kółeczko, mamy możliwość, aby pobrać tak zwaną aplikację klasyczną, czyli aplikację, którą możemy wykorzystywać w naszym komputerze bez konieczności otwierania strony internetowej. Oraz aplikację mobilną, którą będzie można wgrać do telefonu komórkowego bądź tabletu, jeśli będą Państwo do jakichś spotkań czy jakichś innych funkcjonalności MS Teams wykorzystać to poprzez aplikację mobilną. Ja już taką aplikację ściągnąłem i mam w swoim komputerze, a więc otwieram tą aplikację. Państwo ją otworzą albo otworzy się ona w ten właśnie sposób zaraz po za. Logowaniu się zaraz po wgraniu się do komputera. W tym momencie musimy wpisać ponownie nasz adres mailowy, który jest adresem logowania. W przypadku osób, które wpisały już kilkukrotnie, tak jak ja, hasło do komputera, on je zapamiętuje i nie będzie już pytał w, po wpisaniu adresu do logowania, który będzie jednocześnie tak zwanym loginem. Mamy więc już jasność i pewność, szczególnie widząc to zielone kółeczko tutaj, że jesteśmy zalogowani do aplikacji klasycznej, do aplikacji internetowej oraz cały pakiet Office również jest już wygrany i zalogowany w przeglądarce. Otwieramy zatem nasz eduportal i możemy skorzystać z logowania, tak zwanego social. A więc naklikując tutaj na przycisk social, pokazuje nam się przycisk Microsoft Azure i możemy zalogować się już z wykorzystaniem poświadczeń Microsoftu. Proszę zobaczyć, że nie muszę wpisywać żadnych danych dostępowych innych niż te które są zalogowane w komputerze jako Microsoft Office. Zostałem zalogowany jako wykładowca testowy, bo tak właśnie funkcjonuje konto helpdesku. Jest to wykładowca testowy i mam tutaj swoje ścieżki szkoleniowe, które powinny się prawidłowo nazywać moje przedmioty. W moim przypadku jest to przedmiot testowy. Otwieram tenże przedmiot, tak jak w państwa przypadku. I mogę tutaj ustanowić spotkanie wirtualne. Tak jak się to robiło dotychczas z wykorzystaniem Big Blue Batona. A więc robimy, dodaj nowy element. Wirtualne spotkanie. W tym momencie pojawia się wyskakujące okienko, w którym, podczas którego zostałem zalogowany prawidłowo do, właśnie, wirtualnego spotkania. Do MS Teamsa w tymże wirtualnym spotkaniu, nazwę je test. Robię zapisz i spotkanie zostało założone. Po nakliknięciu na przycisk dołącz pojawia mi się monit. Czy chcę otwierać spotkanie w przeglądarce, czy wykorzystam do tego klasyczną aplikację Microsoft Teams. Do Państwa codziennej pracy znacznie lepszą będzie aplikacja Microsoft Teams w postaci klasycznej, czyli ta wgrana do komputera. Nie korzystajmy, albo korzystajmy tylko w wyjątkowych przypadkach z aplikacji internetowej, z aplikacji w przeglądarce. A więc robię: otwórz Microsoft Teams. Pojawia mi się ekran do wejścia na spotkanie. Tu mam miejsce, aby sprawdzić, czy moje urządzenia, które będę wykorzystywał do prowadzenia spotkania, czyli głośniki, mikrofon bądź też kamera, są prawidłowo ustawione. Mając już jasność, że tak to jest, to właśnie robię: dołącz. Pokazuje mi się zapytanie o prawa dostępu. Oczywiście wyrażam je i jestem już w aplikacji Microsoft Teams w spotkaniu wirtualnym. Tutaj jest jeszcze jedna istotna kwestia: aby w opcjach spotkania zmienić możliwość przystąpienia do spotkania jako goście wszystkich, studentów, którzy przez jakąś awarię nie mogą dołączyć przez eduportal i dołączają jako goście, a także wyłączenie sterowania wyciszeniem przez osoby inne niż administrator, organizator spotkania. Raz jeszcze pokazuję, że ten, te opcje spotkania znajdują się tutaj pod tymi trzema kropeczkami i tutaj właśnie uruchamiam. Jeśli chodzi o uruchomienie listy obecności, to po dołączeniu tutaj do tej listy, gdzie na razie jest tylko jedna osoba, tutaj dołączą reszta studentów, naciskamy na przycisk znowu trzech kropeczek, pojawia nam się opcja pobierz listę obecności i po pobraniu tejże listy obecności mamy już udokumentowaną Udział studentów w naszym spotkaniu. Tradycyjnie też kończymy spotkanie poprzez zakończ spotkanie, czyli otwieramy sobie tą fałką przycisk menu z zakończenia spotkania i zamiast zwykłego przyciśnięcia słuchaweczki i opuszczenia spotkania, gdzie studenci nadal mogą spotykać się jeszcze w tej sali, która jest jakby niezamknięta, to zakończenie spotkania powoduje, że wszystkie osoby zostaną z tej sali wyproszone. Takim oto sposobem spotkało zostało zakończone, i mogę w tym momencie zamknąć wszystkie aplikacje. Do następnego razu, kiedy będę prowadził spotkanie wirtualne w Sopockiej Szkole Wyższej w ramach wykładów online. Jeśli natomiast jestem osobą, która posiada więcej niż jedno konto Office 365, która posiada więcej niż jedną licencję, z różnych powodów a to dlatego, że pracuję na innej uczelni, a to dlatego, że pracuję w innej firmie, w której również wykorzystujemy pakiet Office 365 a to dlatego, że nasze dziecko korzysta z naszego komputera i e, również korzysta z aplikacji Microsoft Teams. W takim przypadku trzeba pamiętać, aby za każdym razem otwierając aplikację MS Teams, sprawdzić, czy moja osoba jest tam zalogowana, czy ktoś inny, albo inna uczelnia. Jeśli inna uczelnia, wtedy wylogowuje się i wpisuje prawidłowy adres logowania, aby się zalogować do Microsoft Teams. To jeszcze nie rozwiązuje sprawy. Zalogowanie się gdziekolwiek indziej na konto Microsoft Teams powoduje, że będę nadal traktowany jako gość. A więc muszę za każdym razem wejść na konto Office, zobaczyć, czy jestem zalogowany jako ssw.sopot.pl, czy jest tu zalogowana inna osoba, bądź też istnieje jakiś inny login. Jeśli zaczekam i będę miał informację, że jestem wylogowany, to będę miał pewność, że jest mniej prawdopodobne, że pojawią się problemy z logowaniem do Office 365 w innej przeglądarce i że pojawią się problemy w logowaniu do eduportalu. Gdyby przyjąć Sytuację, że teraz chcę się zalogować do edu portalu, jestem wszędzie wylogowany i wykorzystuję przycisk social, przyciskam Microsoft Azure, i on będzie mnie pytał w tym momencie, jeśli jestem prawidłowo wylogowany wszędzie, będzie mnie pytał, jak na podstawie jakiego konta chcę się zalogować do edu portalu, i wtedy wystarczy, właśnie wpisać. Twoje dane do logowania, swoje hasło, odpowiedzieć na pytanie, czy chce się wylogowywać lub nie wylogowywać. W przypadku osób, które muszą się przylogowywać lepiej jest zaznaczyć opcję nie i wchodzimy do kokpitu EduPortalu. W tym przypadku możemy w podobny sposób założyć spotkanie. Musimy tylko pamiętać, aby sprawdzić, czy jesteśmy wszędzie zalogowani. Proszę zobaczyć, co się zadzieje w przypadku, kiedy wylogowałem się z aplikacji klasycznej Teamsa i spróbuję dołączyć do spotkania, które wcześniej założyłem. On pyta się, czy chciałbym dołączyć przez Microsoft Teams. Kiedy potwierdzę, że chcę się przyłączyć do wirtualnego spotkania przez Microsoft Teams, to są dwie opcje: albo mnie zaloguje, tak jak właśnie teraz to się stało, i wtedy pozwoli mi dołączyć do spotkania jako osoba uprawniona, albo nie będzie pamiętał moich danych do logowania, i wtedy będzie próbował mnie dołączyć jako gościa. Dziękuję Państwu za uwagę, mam nadzieję, że nie będą się Państwu przydarzać różnego rodzaju nieprawidłowości. W razie potrzeby jestem do Państwa dyspozycji, kontakt pokaże się zaraz w napisach końcowych.